Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło stworzenia świata. Bywaj. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, bodajże 9 z gry Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, musimy spotkać się z Shani przed gospodarstwem, w którym odbędzie się wesele, także dzisiaj robimy hulaj duszę totalną. Wychodzimy przede wszystkim z krypty. Przed rozpoczęciem tego odcinka możecie zobaczyć, jak zdobyć osiągnięcie nowa moda. Tutaj w Wiedźminie 3. Okazuje się, że nie jest tak, jak pisze to w poradniku, że potrzebujemy mieć tylko i wyłącznie jedną broń ofirską i elementy pancerza 4, czyli spodnie, tors tak jakby, rękawice i co tam jeszcze jest? Spodnie, tors, rękawice. Co tam jeszcze jest, matko kochana? A, i buty. Tylko jeszcze potrzebujemy mieć juki ofirskie, kulbakę i jak to się nazywa? Jezus kochany. Kulbaka? Nie, nie kulbaka. Juki, klapy, ogólnie wyposażenie dla konia. O, może tak to ujmę i wtedy wam się odpali osiągnięcie. Jak to jest być Wiedźminem? Nie chciałbyś wiedzieć. Jakbym nie chciał, żeby mnie pytał. No mów. Nie spodobałoby ci się. Chciałbym sobie porzucać znaki. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne? Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. Dobra, pędzimy w takim razie na wesele. Gdzieś tutaj powinien być teleport, ale... Rączę masz bydle. Ładny pokrój, mocny zar. Stabilny płom. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No ba, za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. Jedź, Płotka! Gdzie ty się szwendasz? Tam się zabawić, a nie zmęczyć nogi. Skoro masz być Wiedźminem, musisz wiedzieć, co w trawie piszczy. Tylko żebyś mnie nie wpakował w jakieś jabłki z potworami, słyszysz? Z ludźmi, proszę bardzo. No dobra. Już jesteśmy tak naprawdę we wsi Bronowic według tego. Jak coś przeskrowaliśmy z Ogierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu okolite. To były czasy. Mhm. Dobra, mamy opuszczone miejsce, ale to nas nie interesuje. Wypędzimy na spotkanko. Musimy zaczekać. Jak romantycznie. Spierdalaj. Mój ulubiony tekst. No zobacz. Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj! No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam?
O nie, nie będziemy kradli. Ale daj spokój, tylko pożyczymy. O, ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. No i jeszcze to. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Zapewniam cię, że jak się bliżej poznamy, spodobam ci się jeszcze bardziej. O jak bliskim poznaniu mówisz? O takim, żebyś poczuła wszystkie moje atuty, dziewczyno. Uwierz mi, nie są małe. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Które na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że... Miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem, a nie tylko rozwiązywać problemy innych. Zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co? Bawimy się do białego rana. Aż czas tylko do północy i ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić. A co dopiero... Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina. Ty wracasz, skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Tędy, moja śliczna. Świecie, wróciłem! No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. Dobra, zanim pójdziemy ze Szani, to
Fuck, nie mogę wejść w ekwipunek. Chciałam okulary zdjąć Geraltowi. Mamy herb normalnie dzików teraz. Dobra, chodźmy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolej na nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności, żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. Oto moja przyjaciółka Aldona, jej wybranek Jawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivii. Tak to ja, Geralt. Wiedźmin. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela. Lubię panny młode, są takie pachnące. Nic tylko wziąć i... Właśnie. Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Dobra, wiecie co? Pozwólcie, że może nie będziemy o to pytać, bo to jest taka... Chociaż, dobra, wiecie co? Przeżyjmy tę cringe'ówę. Powiedz mi, Aldono, skąd się znasz z moją kochaną Shani? Poznałyśmy się na studiach medycznych w Oxenfurcie. To były piękne czasy. Niestety. Dla mnie szybko się skończyły. Mojej rodziny nie stać było na to, żebym się uczyła i po roku musiałam wracać do domu. No, na naukę nigdy nie jest za późno. Twój mąż na pewno nie tylko cię utrzyma, ale pomoże ci skończyć studia. No, nie wiem. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ja, wnucie, chyba nie wziąłeś sobie Aldony tylko po to, żeby się z nią w łożu zabawiać. Pomożesz jej, prawda? To jest nasza sprawa. Nie trzeba, żebyś się wtrącał. Ja się nie wtrącam, tylko pytam. Bo widzisz, polubiłem twoją żonę jak siostrę. Dlatego ciebie traktuję jak szwagra. Pomożesz jej? No cóż, na pewno będziemy musieli o tym porozmawiać. No i to rozumiem, byku. Od razu poznać, że porządny z ciebie chłop. Nie, no dobra, to o to już nie będziemy pytać, bo to jest naprawdę bez sensu. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się. I tak nie było aż tak źle. Jest 16:30, a my musimy popróbować tutaj nowych rzeczy. Zabawy weselne. Co wy robicie? Hej! O co chodzi z tymi świniami? Chłopy walczą o laur świniopasa i o fanty dla swoich dziewek. Dam, znaczy. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. Laur świniopasa? A co to w ogóle jest za nagroda? Dostanę jakieś pieniądze, jak wygram? Żadnych pieniędzy, to jest nagroda honorowa. Jak kto wygra, to przytracza laur do siodła i obwozi go z dumą. Laur świniopasa? To chociaż może te fanty dla dam są warte fatygi. A pewnie! Piękne są wszystkie jak malowane. Wygrajcie, to się przekonacie. To trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie czemu nie spróbować? To dla nas zaszczyt. Zabierajcie stamtąd tę pokrakę, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić. A co dopiero świnie do końca? Niech zrobi miejsce dla Wiedźmina. To co, zaganiamy? Zaganiamy. Żałuję, że nie ma.
Obserwuj moje ruchy. Jestem zwinny jak kot, chytry jak lis. Pokażę tym wsiokom, jak się gania świnie. No, chodźcie. Nie wiem, jak mam was gonić. No, świnki, do chlewu. Zapraszam. Mogę użyć akcji? Nie wiem. Zapraszam. No, no, no. Dawać. No. Nie wiem, czy ciebie to przekonuje, świnko. Ale byłoby super. Do widzenia. Wracaj tam do tego chlewu. Ale ją mogę przesuwać, wy to widzicie? Dobra, bo mamy problem. Chyba te znaki nie działają. A mogę Ardem w niej pierdolnąć? Nie, nic na niej nie robi. No, chodźcie. Prosiaku jeden. Ale zajebiste. Jak się zagania świnie? Do widzenia. Ej, ja nie wiem, jak się świnie zagania, nie? Aha, tak po prostu. No chodź, chodź. Patrzysz chodź, na chodź. Mnie, Shani? Pierwsza już zagoniona. Udało się. I co, łyso wam teraz? Łyso? Pokazałem wam klasę? Pokazałem? Świnie w końcu? W końcu. Hola, hola, panie Wiedźminie, a co to za sztuczki były z ręcami? Ja to znam. Raz widziałem, jak jeden Wiedźmin kazał się chłopu powiesić. Zrobił coś takie rękami i człowiekowi rozum odebrało. Czyli żeś oszukiwał. To Laura Świniopasa nie będzie. Shani, co Geralt mawia w takich sytuacjach? Zaraza? Tak właśnie mawia. Zaraza. No dobra, to teraz po mojemu. Niech sobie wsioki grabie w żyć wsadzą! Czy ja wyglądam na świniopasa? Chodźmy stąd, Shani. Mam dosyć tego błota, tych prosiaków. Ej, to tak się nie bawimy. Wybacz, Shani. Zawiodłem cię. Chodzi ci o te świnie? Daj spokój. Jesteśmy tu razem jako para, no to chciałem wygrać ten... to... coś. Nie przesadzaj, nic się nie stało. Powiedz mi, Shani, moja droga, jak to z tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Shani, Shani, Shani. Smale do ciebie cholewki, no to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A ty nic. No to się zastanawiam, czego mi brak. Może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo. Wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w try miga będzie moja. Może tamta. Z wiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everetz. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik, wybacz, skarbie. Shani, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. Nie jesteś zwykłą dziewczyną, jesteś zjawiskiem. I właśnie spotkałaś na swojej drodze przeznaczenie. Ale ja... no... nie wiem sama... Ciii.
Ty już nic nie musisz wiedzieć. Ja wszystko wiem. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Wprowadzę na najlepsze salony. Na salony? Ale jak to? Takie prawdziwe? W Nowigradzie i w ogóle? W Nowigradzie? W Oxenfurcie? Albo i w samym Kowirze. Gdzie tylko będziesz chciała. Chodźmy do stodoły. To wszystko opowiem. Dokładnie. Nastka! Odejdź od pana! A wy to co za jedni? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Spokojnie. Ale o co się rozchodzi? Przecież do niczego nie doszło. Niewinna rozmowa z panną. Jak to na weselu? Wszyscy my słyszeli, jaka to niewinna rozmowa. Do stodoły żeś ją chciał zaciągnąć. I po co? Też na rozmowę? A pewnie, że na rozmowę. Ale wpierw potańcować. No sami przyznacie, kto by z taką pięknością tańcować nie chciał? No ślepy chyba tylko. Inną se znajdź do tańcowania. Albo ja zaraz jakąś sztachetę wezmę i z nią potańcujesz. Geralt, jesteś świadkiem, że starałem się załagodzić, ale oni chcą się bić. Jak dla mnie, proszę bardzo, to będzie przednia zabawa. Tam są sztachety. Co? Strach cię obleciał? Kurwa, nie zniosę tego! Nikt nie będzie zarzucał tchórzostwa Witoldowi von Everett! Dajcie spokój, nie będę się z wami bił. Twoja rzecz, bo my chcemy porządnie wygarbować ci skórę. Naprawdę? No, to już! Jedziemy! No, pokaż, co potrafisz. Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. Kocham. Jezu, jak ja to kocham, nie? Kurwa, masz ze sztachety, gościu, bo ci przypierniczę tym dziad... Sztachety to broń w sam raz dla was, świniopasy. Kurna. Poczujesz to drewno na własnej gębie, jaśnie wielmożny panie. Jeszcze nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem. Macie dość wsiowędzy do golenia. Myśleliście, że możecie stawać przeciwko von Everett, naszym wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pyski! Ej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Mhm. Geralt, wytłumacz jej, że to nie moja wina. Oni się na mnie rzucili. No, no leć za nią. Chyba śnisz. No i proszę, zjebałeś. Zmiała. Zawsze w ten sposób podrywasz panny? A ty? Za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodzy. Masz się bawić, a nie tłuc weselników. Moimi rękoma. No dobra. Postaram się. Oho, Szani idzie. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Ty narobiłeś rabanu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, bijąc jej braci. No, no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu. Nie no, proszę cię, to była część planu. Wyeliminować potencjalne przeszkody. Często tak robiłem. Przy okazji wystawiałem się zwykle na parę ciosów. I panna od razu się litowała. Jedne chciały ranę opatrywać, inne tulić do piersi. To co poszło nie tak? Wszystko przez to niewydarzone ciało. Żylaste jakieś, no i ta gęba. Gdybym był całkiem sobą, o, to co innego. Szkoda, że mnie wtedy nie widziałaś. Dziewki zawsze się łapały na zawadiacki sznyt i melancholię w oczach i ten ból w głosie. Ale chętnie spróbuję jeszcze raz. Tylko wskaż pannę. Już mi nic nie udowadniaj. Po prostu się bawmy, dobrze? W końcu nie masz za wiele czasu. No dobrze. Wiesz co? Chyba masz rację. Chodźmy więc. Trochę szkoda, że zwaliłam z tą świnką, no ale możemy... Rozprostowaliśmy kości. Tego potrzebowałem.
Tak sobie przycupnęła i tylko czeka na okazję, co? Jaką okazję? W krzyżu mnie łupie od zamiatania młyna. To przycupnęła. Jak to mówią, w starym piecu ogień gorze. Jakbym była w twoim wieku, inaczej byś śpiewał. Piszczał jak małe kocie. Okej, okay, dobra, fajnie. Witam. Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek. Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów? Miałeś wyłowić mojego buta. Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trza mieć buty na weselu. Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał. Sam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Co tu się dzieje? Bawią się w wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. I co będzie, jak wyłowi? Wtedy panna się cieszy, bo to znaczy, że jej kawaler jest rycerski i zaradny. Żadnej nagrody? Nawet buziaka? A to już od każdej panny zależy osobno. Jak chce, to da, jak nie chce, to nie da, ale przymusu nie ma. O! To jeszcze nie koniec. Podoba mi się ta zabawa. Szani, dawaj but. Wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. To co, nurkujemy? Nurkujemy. Tylko mnie obserwuj, Szani. Zgubiony but. Jest tutaj więcej z tego, co ja kojarzę. Także spróbujemy wyłowić. Wszystkie. O, tu jest jeszcze jeden bucik. I tu jest jeszcze jeden. I to chyba są wszystkie. Albo i nie. Dobra, nie wiem. Ale chyba powinniśmy na spokojnie znaleźć. Chociaż mi się wydaje, że już zebraliśmy. Bo już nie widzę żadnych innych butów. Dobra, zobaczymy. No rzeczywiście, mułu tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but. I wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne, niż trochę za mało i tego żałować. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć, jeżeli ona zechce. Na nóżkę, oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na całusa, co? Pozanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Nie bądź zazdrosna, Szani, tylko żartowałem.
Tamte mnie nie obchodzą. No nic. Poznajesz, co to jest, Kopciuszku? Mój but? Mhm. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Dziękuję. Lubię takie skoczne melodie. Idziemy tańcować. Z tego, co wiem, Wiedźmin nie przepada za tańcem. Dzisiejszy Wiedźmin uwielbia tańce, zwłaszcza z tobą. Chodźmy. No to bawimy się na całego. Boże, Geralt spodni nie założył, widzicie to? Specjalnie dla naszych nadzwyczajnych gości, Wiedźmina Geralta, jego uroczej partnerki Shani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Wreszcie będzie coś do przytulania. O, Shani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Całkiem nieźle sobie radzisz. Przy takiej partnerce nawet krzesło potrafiłoby zatańczyć. Czy jesteś też bardzo skromny? Staram się. Ale jak trzeba, to potrafię działać z fantazją. Co za mieszanka. Kobiety pewnie to uwielbiają. No, nie chwaląc się. Tak, z ciekawości, powiedz, ile ich było? Sporo. I to nie byle jakie czupiradła, ale naprawdę kobiety z klasą. Oczywiście żadna z nich nie dorastała ci do pięt. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. Co ty wyprawiasz? Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz, co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? Nie gniewaj się, ale nie mogłem się powstrzymać. Ach, nie gniewam się, ale następnym razem nie rzucaj się tak na mnie. Jak wiesz, długo pościłem, ale dobrze. Następnym razem zapytam. Shani? Mogę cię pocałować? Jesteś niemożliwy. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Ale po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to nudzisz. Bardzo cię proszę. No dobra. I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję, ale nie mam wpływu na to, co robię, ani co mówię. Czemu pytasz? Bo jestem ciekawa. Jak by to było, gdybym tańczyła tylko z tobą?
Raczej bym się na ciebie nie rzucił. No wiesz co? Nie rzuciłem się na nią. To był niewinny pocałunek. Nie wiem, czy powinno mnie to cieszyć, czy wręcz przeciwnie. Nie zrozum mnie źle. Fakt, czasami chodzą mi po głowie podobne pomysły, ale... Ale co? Ale nie będę o tym mówił w jego obecności. Porozmawiamy, jak już sobie pójdzie. Trzymam cię za słowo. No i co? Może byś mi tak podziękował teraz? Wyrwałem ją dla ciebie. Zamknij się już. Co się znowu dzieje? Nic, nieważne. Widziałaś człowieka, który zaanonsował dla nas, dla was piosenkę? Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Gaunter Odin, pan lusterko. Ciekawe, co to robi. Może po prostu trzeba go zapytać. Tak, skoro już tu się zjawił, powinniśmy z nim pomówić. A nie przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi po prostu. Ani tym bardziej przypadkiem. No co jest? Miałem się bawić, a od 5 minut stoję jak kołek i słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. No, od razu lepiej. Chodźmy, Szani, nie ma co strzępić języka po próżnicy. Okej, moi drodzy, jest godzina 20 w grze. Dalej, zróbmy coś szalonego. Tutaj mamy coś. A możemy się napić? No to zdrowie panów krasnoludów! Niech wam się brody w szprychy nie wkręcają! Niech się szczęści młodej parze! Niech płodzą dziadki i niech im się darzy! Dobra, mamy pijańsko. A tutaj, pan Bart, coś mogę? A, mogę sobie zatańczyć. Pani, że pokażę ci, jaki jestem git. Jak prawdziwy żyd. Nie krępuj się. Ależ ty się poruszasz. Co za czar, co za wdzięk. Rozwala mnie to, że Geraltowi zdjęło spodnie i już mu nie założyło z powrotem. O, Gaunter Odin. Przecież piernik to zwykła mąka, miód, jaja i przyprawy. Pozwolę się nie zgodzić. Przy robieniu piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Szani? Co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy, to się dowiemy. Jak to? Najważniejszą przyprawą jest czas? To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysłom, żeby mogły dotykać czasu, wąchać go, a nawet chłeptać. Czas jest kluczem. Witaj, Szani. Pozwolisz, że się przedstawię? Jestem Gaunter Odin. Piękna suknia. Do twarzy ci w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Tak dużo wiesz o piernikach. Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. Tak? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. Zaraz, ty mnie widzisz? Znaczy mnie? Witolda von Everett? Oczywiście. Dlaczego miałbym cię nie widzieć? Bo mam ciało Geralta. Wiedźmina i... Kimże bym był, gdyby prawdziwa natura rzeczy była dla mnie niewidoczna? Kimś takim jak ty, czyli nikim. Nie chcę robić burdy w obecności damy. Ale jeszcze raz mnie obrazisz. Nic mi nie zrobisz. Wiem, że teraz bardzo byś chciał zachować się jak twój brat. Pokazać, jaki jesteś mężny, ale bądźmy szczerzy, nic z tego nie wyjdzie. Nie jesteś nim.
choć zawsze bardzo tego chciałeś. Przyszedłem tu, żeby się zabawić, a nie żeby rozmawiać o moim bracie. To dobrze. Olgierd pewnie nie chciałby, żebym z tobą o nim rozmawiał. Olgierd był moim bratem i przyjacielem. Nigdy nie spotkałeś wierniejszych druhów od nas. Pytanie brzmi, czy ty byłeś dla niego równie drogi, jak on dla ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie 5 chłopa. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzuciłem. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz. Olgierd często przychodzi na mój grób. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi mnie, ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiem. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę, bo wiecie, czas... Czas ucieka. Szani, przepraszam. Ja... Daj spokój, nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy. Noc jeszcze młoda. Młoda noc jest 22. To wszystko ugarstwo. Olgierd był nie tylko moim bratem. Był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój. Wierzę ci. A teraz się, bo czas ucieka. Wiecie co, chciałam kończyć odcinek, ale tutaj jeszcze możemy wejść po jedną rzecz i to jest dosyć ważne. Popatrzę. Ta drabina aż woła, żebyśmy weszli sobie na górę i pokonwersowali. No to chodźmy. Ale jak to? Tak po prostu? A jak inaczej można wejść po drabinie? Tutaj możemy usiąść, tylko widzę, że... O. Tak po prostu? No więc, w zasadzie to, tak? Wiesz, chodzi o to, że... No, wydusz to z siebie. Ja... No właśnie, tak myślałam. Chodźmy na dół. Dobra, moi drodzy, zakończymy odcinek w tym miejscu. Ale co ja wam... tak myślałam? O, nie śmielasz mnie. Krowa, co dużo ryczy, mało mleka daje. Do tej pory miałem do czynienia z prostymi dziewkami. A ty jesteś panią doktor. To chyba dobrze, że... Nie od razu tak cię, no wiesz, tylko bardziej romantycznie. Chodź już, chodź. Na tle tych kwiatów wyglądasz zjawiskowo. Kawaler chyba mnie z kimś myli. Dla mnie najważniejsza jest dojrzałość. Kobiety są jak owoce. Dosyć tego, odstąp. Napalone się pijami. Nigdy z takiego połączenia. Napijcie się z nami. Kobietom nigdy nie odmawiam. Za waszą urodę! No i twoją, Szani, oczywiście też. Zostańcie w zdrowiu. Niech ci szczęście sprzyja. Dobra, zostały nam 2 rzeczy do zrobienia. To jest zadanko. I jeszcze mamy grę w Gwinta. Ale moi drodzy, zostawimy to już na kolejny odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę zmontować dla was ten film i w kolejnym, no, będziemy tutaj kontynuować. Mamy do zagrania w Gwinta i mamy małego questika do zrobienia, którego najczęściej robię zawsze na początku, a tym razem zostawimy go sobie na sam koniec. Cześć!